Dla województwa łódzkiego e-receptu tenisowego to właśnie w Skierniewicach rozpoczął się pilotaż e-recepty. Natomiast mamy też kolejne podmioty, ponad 40 na terenie całego województwa, które już e-recepty wystawiają. Mamy kilkuset lekarzy, którzy już też w tym projekcie uczestniczą, także widzimy, że dla tych, którzy chcą z tego korzystać, jest to rozwiązanie wygodne, sprawne i poprawiające komfort pracy zarówno lekarza, ale też przede wszystkim pacjenta. Tutaj pan wojewoda jako profesjonalista troszkę skradł mi show i powiedział o wszystkich korzyściach, które płyną dla systemu, dla wszystkich uczestników z wprowadzenia e-recepty, dlatego ja też chętnie opowiedziałbym o internetowym koncie pacjenta. To jest taka cyfrowa brama do systemu ochrony zdrowia. Tam są dostępne wszystkie informacje na temat naszego zdrowia, którymi dysponuje Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest taki następca, czy też kolejna odsłona zintegrowanego informatora pacjenta NFZ. Ten serwis jest dostępny dla każdego pod adresem pacjent.gov.pl. Żeby się tam zalogować, wystarczy profil zaufany. No i tam możemy już dzisiaj zobaczyć informacje o wystawionych i zrealizowanych e-receptach, ale też co istotne, zrealizowanych receptach papierowych. To jest, jak duża to jest skala, to powiem tylko, że każdego dnia właściwie powszedniego, właściwie około 2 milionów leków jest w Polsce wydawanych na receptę w aptekach w całym kraju. Dlatego te wszystkie informacje są dostępne dla pacjentów, ale też docelowo dla lekarzy, którzy będą mogli te informacje sprawdzać i na podstawie tego dobierać jeszcze lepiej niż do tej pory najwłaściwsze dla pacjenta leczenie oraz sprawdzać, czy pacjent wykupił leki, które lekarz mu przepisał. To jest szczególnie istotne przy chorobach przewlekłych, gdzie taka ciągłość farmakoterapii ma bardzo istotne przełożenie na wyniki leczenia. Dlatego cały czas pracujemy nad tym, żeby ta e-recepta działała jeszcze sprawniej, żeby kolejne podmioty się podłączały, żeby wystawiono tych e-recept jeszcze więcej. I widzimy, że to działanie, właśnie między innymi takie, jak to nasze dzisiejsze spotkanie w Wielu, przynoszą konkretne efekty. Mamy ponad 1 700 000 wystawionych e-recept, 5 000 lekarzy na terenie całego kraju, ponad 700 pracowników ochrony zdrowia. I liczymy na to, że dzięki właśnie takiej harmonijnej współpracy to będzie projekt, który przyniesie jednoznaczne korzyści i tak samo jak na przykład w Szwecji wskaźniki satysfakcji, tam przeprowadzono badanie roku po wydarzeniu, przekroczą 90%. Dziękuję bardzo.